Od rozstania z Katarzyną Warnkę Piotr Stramowski ma zdecydowanie więcej czasu na bywanie na salonach. Trzydziestopięciolatek uświetnił swoją obecnością czwartkową premierę filmu Black Adam. Piotr Stramowski i Katarzyna Warnkę są kolejną już celebrycką power couple, która przeszła w tym roku do historii. Niepokojące sygnały świadczące o kryzysie w ich małżeństwie pojawiły się już w czerwcu. Potem było tylko gorzej. Zamiast załamywać ręce nad pogrzebaną relacją, Piotr Stramowski wolał pomknąć na południe Francji w towarzystwie znanej koleżanki, Marii Sadowskiej. Na pierwszej fotce opublikowanej na Instagramie od rozstania aktor zaprezentował fanom swój znak rozpoznawczy, owłosioną klatę, ciepło pozdrawiając z plaży. Niestety wakacje nad morzem zdążyły już dobiec końca. Gwiazdor wrócił już do Warszawy, gdzie w czwartek czekała go przedpremiera filmu Black Adam. Z tej okazji 35-latek wskoczył w czarne ciemne rurki, czarną bluzę oraz ramoneskę i wyruszył na podbój ścianki. Sięgające ramion włosy celebrytka związał w kitkę. Aktor wyraźnie celebrował upojne chwile w gronie śmietanki towarzyskiej, gawędząc sobie ze znajomymi i pozując do zdjęć.